Cześć, witajcie. Robert z tej strony. W końcu stało się. Dostałem wyniki badań moich akumulatorów R1 i R2 od Martina. Wyniki bardzo szczegółowe robiliśmy na akumulatorach 60 Ah w obudowie L2. Zobaczcie, 60 w R1 z dostępem do elektrolitu. Ten akumulator był wysłany do Niemiec, do Labo. I 62 w serii R2. To jest akumulator budżetowy, niedrogi. To ma zastąpić w naszej ofercie wszystkie akumulatory w kategorii tanich, niedrogich akumulatorów. To ma z kolei zastąpić w naszej ofercie wszystkie akumulatory, które są akumulatorami takimi dobrej klasy, średniakami, przyzwoitymi akumulatorami, aby je móc z czystym sumieniem polecać. I mam wyniki od Martina. Wynikami podzielę się na kanale Mr. Akumulator. Jeden i drugi akumulator zostały bardzo szczegółowo przetestowane przez Martina. Poprosiłem, aby były to akumulatory sprawdzane tak, jak sprawdza się akumulatory EFB. O, tutaj widzicie ten akumulator, który był u Martina w teście, ta 60. Dosłownie przed chwileczką dostałem tutaj i ta R2, 60. R1 zleciłem na ten moment produkcję w fabryce akumulatorów Autopart. Natomiast sytuacja wygląda tak, że zależy mi na jakości tego produktu i będą to dla mnie produkować tylko i wyłącznie te fabryki i tylko i wyłącznie ci producenci, których jakość produktów będzie potwierdzona przez labo, którym bezwzględnie ufam, tak jak w wypadku tego akumulatora produkowanego przez Autopart. Jestem ultra zadowolony na ten moment i jestem w 100% zdecydowany, aby te akumulatory już w bardzo niedługim czasie pojawiły się w naszej ofercie. A tak nawiasem mówiąc, bardzo dziękuję za Elkę z podwójną bluzą i tak dalej, mieszczę się. Dziś przyjechała właśnie dostawa do mnie tych akumulatorów R1. Pokażę Wam przy okazji. Właśnie o tutaj jest, o, Marcin coś tam niesie. O, tutaj przyjechały, to są akumulatory 95 Ah. Tutaj Vadim już dość sporo ich obklejał, bo to są akumulatory, które po prostu sami oznaczamy. Zobaczcie, Vadim ma tutaj taką rolkę. Przywitaj się, Waduś. Vadim ma tutaj taką roleczkę. To są nasze etykiety, które produkujemy sobie sami i sprzedajemy te akumulatory. Do tej pory kupowaliśmy tych akumulatorów w takich ilościach, powiedzmy, warstwa, dwie warstwy, ale już od następnego zamówienia będą to ilości paletowe, bo jestem w 100% zdecydowany na rozwój marki R1 jako dobrej klasy akumulatora, którego z czystym sumieniem będę w stanie polecać swoim klientom w Szczecinie, ale też już teraz po pełnych badaniach Martina wiem, że będę też poszukiwał na terenie Polski porządnych i uczciwych sprzedawców akumulatorów, którzy chcieliby zaoferować ten produkt swoim również klientom. Nie zależy mi na masowości, zależy mi wyłącznie, tylko i wyłącznie na jakości sprzedawania tych produktów. Także na ten moment dostępne tylko w Szczecinie, w sklepie internetowym zadebiutują maksymalnie w przeciągu 2 tygodni czasu, bo muszę w końcu znaleźć chwilę, aby pstryknąć foty, zrobić porządne opisy. W zasadzie Agnieszka zrobi porządne opisy, bo poznacie w niedługim czasie Agnieszkę, która zajmuje się u nas obsługą tego całego e-biznesu, wszystkich tych rzeczy związanych ze stronami internetowymi. Wadi zajmuje się tam rozpakowywaniem, Marcin montuje, ja odpowiadam. Dzisiaj już odpowiedziałem na 127 e-maili, głównie widzów, którzy proszą o poradę, ale szanowni koledzy akumulatorowcy, nie martwcie się, odsyłam do waszych sklepów, w waszych miejscowościach, staram się jak najmniej zachęcać, nie kupujcie u mnie w sklepie internetowym, macie na miejscu sprzedawców, którzy są w stanie również sprzedawać dobre produkty, a tak jak powiedziałem za chwilę, tour po kandydatach do współpracy ze mną w kategorii dystrybucji akumulatorów R1 zrobię wczesną wiosną, także powiedzmy w okolicach lata lub na przyszłą jesień dopiero będziecie mogli liczyć na to, że ten produkt będzie trochę szerzej dostępny w Polsce. R2 natomiast też pokażę w filmie. Wypadła dokładnie tak, jak oczekiwałem, czyli wypadła nieznacznie poniżej tego, co obiecuje etykieta. W
przypadku tego akumulatora jest to akumulator, tak jak Wam powiedziałem, akumulator budżetowy. U nas ma być tanim, niedrogim akumulatorem i na etykietach są te parametry, które trafiają do nas z Exide'a i one troszeczkę powinny być skorygowane w dół, jeżeli chodzi o to, co jest obiecywane na tych etykietach pod kątem prądu rozruchowego i pojemności. Przepraszam Was bardzo. Korekty powinny być bardzo, bardzo, bardzo niewielkie, ale o tym opowiem w najbliższym czasie w filmie, którym nagram, który pokaże Wam każdą kartkę, za którą zapłaciłem, bo testy w niemieckim labo, te, które zamówiłem, akurat nie standardowe, kosztują w okolicach 137 euro, natomiast ja zamówiłem test taki, jak bada się akumulatory EFB, czyli o wiele wyższą poprzeczkę postawiłem tym akumulatorom. Prawdopodobnie, gdybym badał te akumulatory w takich standardowych procedurach, być może niektóre rzeczy wyszłyby troszkę lepiej, a niektóre troszkę gorzej, ale tu ugryzę się w język, bo moja wiedza na temat różnic w testowaniu EFB-ków a zwykłych jest nieco mniejsza, natomiast no, mam nadzieję, że te akumulatory będą w miarę ok. Także ja skomunikuję się w niedługim czasie z Exide'em i poproszę o zgodę na obniżenie tych parametrów odrobinkę na tych akumulatorach, plus minus między 2 a 5% w dół. Chciałbym skorygować wszystkie parametry, no ale współpracuję bezpośrednio z fabrykami, w związku z czym muszę prosić o konkretne zgody na takie rzeczy. Z mojej strony to na tyle. Fajnie, bo już w niedługim czasie będziecie mogli R1 z czystym sumieniem kupować, mając już potwierdzone badania z Niemiec. No, ja również będę miał bardzo, ale to bardzo czyste sumienie, że polecam produkt godny każdej Waszej złotóweczki.